piątek, 7 marca, Lucyna Gadaj, dobry wieczór. Zaczynamy wiadomości raciborskie dzisiaj w programie. Stop lekomanii, ruszyła akcja w Raciborzu. Pierwsza kobieta za kierownicą raciborskiego autobusu. Sukces uczennicy gimnazjum nr 3 na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej. Chroń zdrowie swoje i dziecka. Nie ulegaj reklamie, zapytaj farmaceuty Stop Lekomanii. To hasła promujące akcję Śląskiej Izby Aptekarskiej, której celem jest wprowadzenie zakazu sprzedaży leków w marketach, kioskach czy na stacjach benzynowych. Akcja ruszyła także w Raciborzu. Leki to nie cukierki, czy zatem dobrze stało się, że dostęp do nich jest tak ułatwiony? Takie pytanie zadaje sobie m.in. Piotr Klima, który postanowił dołączyć się do zainicjowanej w Rybniku akcji Stop Lekomanii. Przed parafarmaceutykami chronić trzeba przede wszystkim dzieci i młodzież. Ponieważ jest modne dzisiaj wśród dzieci też, młodzieży, przyjmowanie różnych preparatów farmaceutycznych, wielowitaminowych, parafarmaceutyków, leków również, w różnych celach, żeby zwiększyć koncentrację uwagi, żeby nie być sennym, czy żeby spowodować sobie tak zwany młodzieńczy odlot. Więc biorą różne środki, bo z jakiegoś przekazu ustnego między kolegami dowiadują się, że no to tak i tak działa. Nieraz przyjmują długo, w dużych ilościach i no skutki mogą być bardzo, bardzo poważne dla zdrowia na ten moment, kiedy przyjmują i dalekiej przyszłości. I chcemy temu zapobiegać. No, nie mamy uregulowań prawnych, które by w jakiś sposób zabraniały sprzedaży tym młodym ludziom tych środków, więc na razie będziemy apelowali do ustawodawcy, do ministra zdrowia, żeby podjął w tej dziedzinie odpowiednie działania, odpowiednie kroki, wydając rozporządzenie. Tymczasem, jak wynika ze statystyk, Polska to kraj lekomanów. Rocznie na leki wydajemy przeciętnie 350 zł, kupując 35 preparatów. Najczęściej, jak wynika z badań na własną rękę, po leki sięgają młodzi ludzie, a wszechobecna reklama, której odbiorcami jesteśmy my wszyscy, krzyczy: tabletka jest dobra na wszystko, a to nie zawsze prawda. I jesteśmy zatrwożeni tym. Uważamy, że jako pracownicy medyczni, farmaceuci, aptekarze, jesteśmy odpowiedzialni również za bezpieczeństwo farmakoterapii, górnolotnie mówiąc, za zdrowie narodu w układzie całego państwa, więc musimy o tym mówić. My musimy na to zwracać uwagę, bo jeżeli to dziecko przyjdzie do apteki, to farmaceuta inaczej będzie reagował. Wypyta dokładnie, powie, poinstruuje. Dzieciom do 13 roku życia nie wolno realizować recept w aptekach. Natomiast no, nabyć to też nie może, ale aptekarz mu tak bezwiednie nie sprzeda niczego bez dokładnego wywiadu. Jest jeszcze inny aspekt tej sprawy, a dotyczy on warunków przechowywania i transportu parafarmaceutyków w punktach pozaaptecznych. Między innymi wystawione na światło i zbyt wysoką temperaturę leki tracą wartość, co nie ma prawa zdarzyć się w aptece. Na razie akcja Stop Lekomanii polega na uświadamianiu dorosłych o niebezpieczeństwie płynącym ze zbyt powszechnej dostępności leków i ich zakupowaniu na własną rękę oraz na apelu do rządu o zmianę przepisów i wprowadzenie zakazu lub ograniczenia sprzedaży parafarmaceutyków w marketach, na stacjach czy w kioskach. Stało się. Kobiety w Raciborzu zaczynają wykonywać typowo, jak dotąd, męskie zawody. W czasach, gdy wielu panów znalazło pracę w Wielkiej Brytanii, panie zastępują ich na przykład za kierownicą autobusów miejskich. W Raciborzu pierwszym kierowcą kobietą jest Aldona Zaczek. A masz już tym? Nie. Tak samo jeździ jak w tych nowinach, wiesz? Ostatni instruktaż i w drogę. Pani Aldona za kierownicą raciborskich autobusów siedzi dopiero od 3 tygodni. Wcześniej przez kilka lat pracowała jako krawcowa, potem zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Teraz wróciła na rynek pracy. Jako pierwsza w Raciborzu odważyła się wkroczyć w ten męski świat. Kobiety zawsze wożą mężczyzn. Dlaczego by nie autobusem? Z takich zmian cieszą się też inni kierowcy, mężczyźni, którzy pierwszy raz w historii w swoim kilkudziesięcioosobowym gronie powitali koleżanki po fachu. Bardzo przyjemne dziewczyny, już dwie są w tej chwili. Nie mamy nic do zarzucenia. Miłe i wesołe. Prawo jazdy na prowadzenie autobusów pani Aldonie sfinansował pośrednio, korzystając z puli pochodzącej ze specjalnego unijnego programu. Chęć pracy jako kierowca autobusu zgłosiło więcej kobiet, ale tylko dwóm z nich udało się zdać egzamin za pierwszym razem. W tej chwili to już można powiedzieć jest finisz. Od miesiąca lutego zatrudniamy jedną panią i ona już samodzielnie jeździ na liniach.
A od marca jest druga pani. Dzisiaj akurat nie kończy się taki okres adaptacyjny i myślę, że od poniedziałku już też samodzielnie będzie jeździć na liniach. Kobiet kierowców będzie więc więcej i choć widok pani za kierownicą nadal budzi sporo emocji, to zazwyczaj tylko tych pozytywnych. Gratuluję tej pani wyboru i szczerze podziwiam. Kobiety mogą być równie dobrymi kierowcami jak mężczyźni. Oczywiście, że tak. Sam mam znajomą, która w Gliwicach prowadzi autobus komunikacji miejskiej, także jest zadowolona z tej pracy, no więc uważam, że tak, dobry wybór. Czemu nie? Może być. Może jeździć, czemu by nie? Tak. Jest równouprawnienie, nie? Ja z tą panią bardzo często jeżdżę, bo jeżdżę akurat tą linią i bardzo dobrze prowadzi. Nie mam żadnych zastrzeżeń, naprawdę jestem zadowolony. Z nowej pracy zadowolona jest też pani Aldona. Prowadzenie autobusu, jak mówi, problematyczne nie jest, choć zdarzają się różne reakcje pasażerów. Najgorzej, jak ktoś wyskoczy, trzeba gwałtownie zahamować, to wtedy słyszę komentarz, a to baba jedzie. Ale tak jest na ogół w porządku, pasażerowie są bardzo mili, weseli i raczej gratulują. A zrobienie prawa jazdy na autobus czy ciężarówkę to niezły pomysł na wyjście z bezrobocia dla kobiet, którym nie pasuje na przykład stanie za ladą. Poza tym kobiety bez problemu mogą wypełnić lukę w zatrudnieniu w zawodach, w których kiedyś dominowali mężczyźni, a którzy teraz wybrali pracę za europejskie stawki. Uczennica Raciborskiego Gimnazjum nr 3, Alina Mika, została laureatką ogólnopolskiego konkursu historycznego. Sukces uczennicy to także zasługa jej nauczycielki historii Aleksandry Fleger. Choć finał konkursu odbył się w grudniu, to dopiero wczoraj Alina odebrała nagrodę m.in. z rąk przedstawicieli Kuratorium Oświaty. Alina Mika jest uczennicą trzeciej klasy gimnazjum. Sukcesy odnosi nie tylko w historii, ale i języku angielskim oraz sporcie. Prywatnie fascynuje się piłką nożną, ale to właśnie dostanie się do ścisłego finału i tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu historycznego pod nazwą Stan wojenny represji wobec społeczeństwa polskiego w latach 1984-89 jest jej ostatnim, niewątpliwie wielkim sukcesem, okupionym jednak ciężką pracą. Zakres materiału był dość duży. Jest tego dość dużo do nauczenia się. No i przygotowywałam się od września praktycznie do grudnia. Co ciekawe, na etapie wojewódzkim konkursu w Katowicach obok Aliny Miki trzy kolejne miejsca zajęli uczniowie także gimnazjum nr 3. Wszystkich do olimpiady przygotowywała Aleksandra Fleger. Ja od kilku lat obserwuję wśród uczniów takie głębsze zainteresowanie tą historią najnowszą. Myślę, że jest to spowodowane tym, że oni świadków tej historii mają w domu, mają dziadków, babcie, rodziców, którzy po prostu pamiętają tamte czasy, dziadkowie pamiętają okres II wojny światowej, rodzice z kolei okres PRL-u czy też stanu wojennego, więc myślę, że to jest jedna z przyczyn, a druga sprawa to po prostu jest bardzo zdolna klasa i uczniowie są zainteresowani historią. Choć historia nie jest jedyną i być może nie największą pasją Aliny, sam udział w konkursie pozwolił jej odkryć, co naprawdę kryje się pod datami najnowszej historii Polski. Ja nie miałam zielonego pojęcia, jak to wyglądało wcześniej. Nie umiałam sobie tego wyobrazić, dopiero później, jak posłucham opowieści w ogóle rodziców, później pani Fleger, to zrozumiałam, jak te czasy były po prostu straszne wtedy i jakie szczęście mam, że teraz jest po prostu inaczej. Tytuł laureata tego konkursu to dla Aliny potwierdzenie swojego sukcesu sprzed roku, kiedy to także udało jej się zakwalifikować do etapu centralnego konkursu, obejmującego wtedy nieco szerszą tematykę, bo od początków państwa polskiego do stanu wojennego. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.